Panie trenerze, wydawało się, że ten mecz zakończy się zwycięstwem Gwiazdy, jednak Bełk pod koniec przycisnął i pokazał swoją klasę. Znaczy, pewnie byśmy tak chcieli, żeby ten mecz się zakończył takim rezultatem, jednak graliśmy z drużyną, która gra ligę wyżej, gdzie chłopcy, przypuszczam, więcej trenują i solidniej. Dodatkowo trener drużyny przeciwnej dokonał zmian. Liczyłem się z tym, że ten mecz może mieć taki przebieg. Tym bardziej, że w naszej drużynie też dokonają zmian, żeby zawodnicy, którzy mają jakieś tam drobne urazy, odpoczęli przed sobotnim meczem w Marklowicach. Także dostali szansę zmiennicy, młodzież. To był agresywny mecz. Piłkarze nie odstawiali nogi. No wiadomo, jak się wychodzi na boisko, to nikt nie będzie nogi odstawiał, tylko się gra o zwycięstwo. Mówię o tej agresywności, bo to tylko Puchar Polski, przecież nie Liga, niektórzy to tak traktują. No, jako coś dodatkowego, jako sparingi. Dla nas też to był sparing i był sprawdzian dla zmienników, którzy mieli prawo, czy mieli szansę wykazać się, żeby przekonać mnie do gry w pierwszej drużynie. Czego zabrakło w tym decydującym momencie, koło 75 minuty, 3 bramki stracone? Koncentracji, no nie potrafiliśmy piłki utrzymać z przodu i to się też z tego wzięło. Także przeciwnik dokonali zmian i weszli zawodnicy, którzy grają w pierwszym składzie Bełku, z tego co się orientuje, jako zmiennicy weszli i oni doprowadzili do tego zwycięstwa drużyny przeciwnej. Czyli teraz się trzeba skupić na lidze. Jaki wynik satysfakcjonuje po rundzie jesiennej trenera? Jeżeli chodzi o ligę? Jeżeli chodzi o ligę. Nie mamy jakichś tam założeń, ale życzyłbym sobie, żebyśmy byli w górnej części tabeli. Zobaczymy po jesieni, jak to będzie wyglądało.